Obecni są dzisiaj radni Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Kosiński, Sławomir Szymański. Pozostali radni klubu są w pracy, ale utożsamiają się z tym, co dzisiaj do Państwa będziemy mówić. Ja tylko na wstępie chciałem powiedzieć, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i to w tym złym tego słowa znaczeniu. Codziennie coś się pojawia. W związku z tym my też chcieliśmy Państwu przedstawić, jak jest nasze stanowisko w tej sprawie i co zamierzamy w najbliższym czasie zrobić, do kogo apelować i spróbować również przedstawić Państwu naszą opinię w tych wszystkich sprawach, które mają ostatnio miejsce. W związku z tym proponuję nie przedłużać, proponuję Andrzej, żebyś rozpoczął od tych spraw. O problemie szpitala mówimy od już tak dawno i tak dużo, że w zasadzie wydawało mi się, że wszystko zostało powiedziane, no ale zawsze pojawia się coś nowego. Nasze apele o to, że sytuacja jest dramatyczna, że mamy do czynienia z katastrofą, że konieczny jest program ratunkowy, nasze oferty uczestnictwa w jakimś programie ratunkowym, który miałoby opracować władze miasta, nie spotkały się niestety z żadnym odzewem. Natomiast ostatnio jakby poziom tego szaleństwa zdecydowanie wzrósł, ponieważ okazało się, że władze miasta nie dość, że jakby nie mają w dalszym ciągu świadomości, do jakiej katastrofy doprowadziły, jakby nie widząc tego, że w kompletnym rozkładzie znajdują się finanse publiczne w naszym mieście, że właśnie budżet jest już tylko, jak to mówiono, tworem czysto teoretycznym, to głoszą, wchodzą w jakąś zadziwiającą sofistykę prawną i próbują udowodnić, że szpital nie należy do miasta, tylko należy do wojewody. No i uważam to za oczywistą bzdurę, to żartobliwie mówiąc, tak trochę jakbyśmy nagle uznali, że prosty elektryk z Grudziądza, Marek Sikora, nagle podumał, stuknął się w głowę, przejrzał dokumenty i doszedł do wniosku, że Grudziądz nigdy nie należał do nas i w związku z tym, że długi szpitala, za długi Grudziądza powinien opowiadać Zakon Krzyżacki, bo to tak właściwie do tego by się sprowadzało. Więc można by to w zasadzie pominąć milczeniem, gdyby nie to, że no, za tym kryje się pewna brutalna prawda. To znaczy brak jakby poczucia tego, w jak dramatycznej sytuacji wszyscy się znaleźliśmy i to jest alarmujące. Oczywiście te przedstawione opinie czy dowody, odwoływanie się do jakiegoś zapisu sprzed 30 lat w księdze, w tym w KRS-ie, jest kompletną bzdurą, ponieważ przypominam, że w 1998 roku została dokonana ustawa, weszła w życie ustawa, która uregulowała jakby ustrój działalności leczniczej w Polsce i tam rozporządzeniem z 23 listopada 1998 roku na pozycji 109 znajduje się szpital w Grudziądzu z organem prowadzącym jako gmina, miasto, znaczy na prawach powiatu, czyli miasto Grudziądz. Co prawda rzeczywiście na skutek bałaganu urzędniczego tam w jednym z tych wykazów, bo tych wykazów tam się pojawia kilka, jest jeden przypadek, kiedy błędnie podano zamiast gminy na prawach powiatu, czyli miasta, powiat grudziądzki. To zostało dosyć szybko zauważone i sprostowane. Nie miało to przez żadnej konsekwencji, bo to typowy błąd. I kolejny w rozporządzeniu z 1999 roku, również na pozycji 109, pojawia się gmina miasto Grudziądz. Co prawda w roku 2001 na skutek błędu urzędniczego w ogóle z tych list zginęło kilkanaście pozycji. Wszystkie te szpitale, te jednostki, przychodnie oczywiście funkcjonują na dotychczasowych zasadach, natomiast nagle ta lista skróciła się o kilkanaście pozycji, miała tylko 90, więc z pozycji 109, na której zawsze w każdym wykazie był Grudziądz, w tym wykazie nie było. Natomiast nie zmienia to faktu, że od 1998 roku zostały ustalone tylko trzy podmioty, które
mogą pełnić, czy pełnią funkcje organów założycielskich, czy prowadzących dla publicznych szpitali. To jest minister zdrowia dla szpitali klinicznych. No i taką rolę pełni. No nie mamy chyba wątpliwości, że Grudziądz z takim szpitalem nie jest i tu chyba nikt z tym nie dyskutuje. Drugim podmiotem są samorządy województwa, czyli marszałkowie. I tu też jest jasne, który szpital należy do marszałka i co do tego też nie ma wątpliwości. No i trzecim podmiotem są samorządy lokalne, w tym wypadku miasto Grudziądz. Wchodzenie dzisiaj w tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, w ten spór, czy w jakieś rozważania, czy kłócenie się o to, co jest nasze, szczególnie wtedy, kiedy się narobiło 500 milionów długów, jest po prostu zajęciem i śmiesznym, i strasznym, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie nam wszystkim z tego tytułu grożą. I dlatego, ponieważ jako klub radnych wojujemy o ten szpital, o prawdę, o przebicie się z prawdą o tym szpitalu, tak naprawdę już liczymy to, jak długo to trwa, w latach, postanowiliśmy, że zwrócimy się z apelem do pana wojewody o przecięcie tej bzdury i o podjęcie radykalnych działań, które miasto uratują. Ja państwu teraz przeczytam to oświadczenie, otrzymacie je państwo, podpisali je wszyscy członkowie klubu, chociaż nie ma tutaj dzisiaj wszystkich z racji tej, że w trybie nagłym to zwoływaliśmy i potem treść tego dostaniecie, więc nie trzeba tego zapisywać, ale chciałbym je odczytać. Szanowny panie wojewodo, jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Grudziądza zwracamy się do pana, kierowani najwyższą troską o dobro miasta i mieszkańców, o podjęcie natychmiastowych działań wynikających z artykułu 97 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym celem powstrzymania niekontrolowanego zadłużania miasta długiem samorządu gminnego oraz zobowiązaniami podlegającego samorządowi Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imienia Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Grudziądz decyzjami prezydenta miasta i rządzącej większości w Radzie Miejskiej pozbawił się w ostatnich tygodniach ogromnych środków finansowych, między innymi rozwiązał rezerwy celowe przeznaczone na wykonywanie zadań samorządu wynikających z ustaw. Stracił również zdolność do realizowania swoich długoterminowych zobowiązań wynikających z wyemitowanych przed laty na cele inwestycyjne papierów dłużnych. Rolowanie długów i odkładanie ich spłaty na lata następne jest tym bardziej groźne w sytuacji katastrofy finansowej prowadzonego przez miasto szpitala specjalistycznego, którego zobowiązania w każdej chwili mogą stać się wprost zobowiązaniami samorządu. Wskazania pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej nie zostały zrealizowane. Przygotowane programy naprawcze zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Apele klubu radnych PiS o opracowanie programu ratunkowego dla finansów miasta i szpitala pozostały bez echa. Dane dotyczące straty szpitala wygenerowanej za rok 2015 wskazują, że przekroczy ona o około 18 milionów stratę szacowaną, a to oznacza, że oznacza kolejny druzgocący cios dla znajdujących się w rozkładzie finansów publicznych Grudziądza. Przypominam, że szacowana strata, która już została pokryta, została określona na 24 miliony, natomiast rzeczywista strata szpitala za rok 2015 wynosi 42 miliony złotych i samorząd jest zobowiązany również do jej pokrycia. Podjęte w ostatnim czasie decyzje personalne dodatkowo wprowadziły chaos w funkcjonowaniu szpitala, uzasadniają obawy o niekontrolowaną dezintegrację jego majątku, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego regionu i dla funkcjonowania tego największego w Grudziądzu zakładu pracy. Podejmowane w ostatnim czasie przez prezydenta Grudziądza sofistyczne rozważania prawne kwestionujące oczywistą odpowiedzialność za prowadzony przez siebie szpital i jego stan finansowy są jedynie potwierdzeniem całkowitej bezradności wobec sytuacji, do której doprowadził i nie dają żadnej nadziei na gotowość organów gminy do przygotowania i realizacji jakiegokolwiek programu ratunkowego. Łączny stan zobowiązań miasta i szpitala przekroczył w tej chwili około 760 milionów złotych. Przy wciąż malejącym potencjale dochodowym miasta i budżecie 450-milionowym najlepiej ilustruje to rozmiar katastrofy, z jaką mamy do czynienia. Jako klub radnych wiele razy wzywaliśmy do przyjęcia programu ratunkowego dla miasta. Niestety bez reakcji ze strony prezydenta i rządzącej większości.
Aktualny stan finansów miasta oraz sytuacja szpitala są panu wojewodzie doskonale znane, zarówno z materiałów Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również z ustaleń Komisji Rady Miejskiej i materiałów dostarczonych przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja ta w połączeniu z biernością prezydenta Grudziądza oraz pozornymi działaniami mającymi na celu uniknięcie odpowiedzialności w pełni wyczerpuje wszystkie ustawowe przesłanki do rozwiązania organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego. Jest to również niezbędne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Grudziądza, okolicznych powiatów, dużej części naszego województwa. Równocześnie jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podtrzymujemy naszą deklarację aktywnego włączenia się w działania zmierzające do wprowadzenia w życie programu ratunkowego dla miasta, którego założenia mieliśmy okazję panu wojewodzie przedstawić. Z wyrazami szacunku i tu podpisy pani Małgorzaty Osowskiej-Neumann, pani Marzeny Makowskiej, pana Krzysztofa Kosińskiego, pana Sławomira Szymańskiego i mój. To stanowisko i ten apel o wprowadzenie zarządu komisarycznego przekażemy posłom i senatorom Rzeczpospolitej Polskiej z rejonu grudziąckiego oraz radnym Rady Miejskiej wszystkich ugrupowań z apelem. Zwracamy się również za państwa pośrednictwem do rządzącej większości w Grudziądzu, aby wreszcie przestała, że tak powiem, firmować tę politykę, która doprowadziła do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, żeby wreszcie poczuła się do winy za spowodowanie tego, doprowadzenie do tego i uczestniczyła razem z nami, czy poparła nasze starania o to, aby z tej sytuacji znaleźć jakieś rozsądne wyjście. Mogę powiedzieć jeszcze, że do tych wszystkich rzeczy, o których tutaj państwu już powiedziałem, dodam, że oczywiście ogromne zaniepokojenie towarzyszy też tej całej sytuacji w samym szpitalu. Przypominam, że jest to ogromny zakład pracy zatrudniający 2000 ludzi. Swoje zaniepokojenie wyrazili m.in. ordynatorzy, którzy zwrócili się z apelem, z pismem. No mam niestety tylko jeden egzemplarz tego pisma, więc nie będę państwu go udostępnić, ale być może nimi też dysponujecie. Zwrócili się do pani premier Beaty Szydło o to, aby zechciała w tej sprawie interweniować i jakkolwiek oni głównie pochylają się z troską nad przyszłością szpitala i swojego miejsca pracy i bezpieczeństwem pacjentów, którzy tam są leczeni, to jak rozumiem, no, wpisuje się to również w nasze intencje. Dowodzi to tego, że załoga szpitala ma świadomość tego, w jak niebezpiecznej sytuacji się znalazła i do jakiej katastrofy doprowadzono. Echem tych rozmów jest złożenie przez, uważam, to jest bardzo dobry krok, złożenie doniesienia do prokuratury gdańskiej złożone przez pana wojewodę, o czym pisze dzisiejsza Gazeta Pomorska. Natomiast jest też charakterystyczne, że jest czymś chyba jednak nienormalnym, że jak się dowiadujemy, pan prezydent wrócił z tych rozmów około godziny 12. W tym czasie trwała sesja Rady Miejskiej. Pan prezydent przyjechał do ratusza i mimo, że sprawa dotyczy tak ważnej rzeczy, że toczą się obrady Rady Miejskiej, gdzie zakichanym obowiązkiem prezydenta Grudziądza jest w posiedzeniach Rady uczestniczyć, nie starczyło mu chęci albo odwagi, żeby stanąć przed Radą i bezpośrednio poinformować radnych o tym, o tych ustaleniach czy o tych rozmowach, które się odbyły. Uważam, że to jest kolejny skandal, z jakim mamy do czynienia.
Natomiast tak jak tutaj radny Andrzej Wiśniewski powiedział, my to pismo adresujemy do wszystkich radnych. Jeżeli radni, pozostali radni związani z naszą formacją polityczną się pod tym podpiszą, tym lepiej. Natomiast tak jak powiedzieliśmy tutaj, my adresujemy ten apel, tą sugestię do tego, aby pan wojewoda podjął tego typu kroki do wszystkich radnych Rady Miejskiej Grudziądza, w tym do Platformy, która też musi sobie zdawać z tego sprawę, że prezydent jest głównym odpowiedzialnym za sytuację finansową. Nie tylko dyrektor szpitala, ale i prezydent, i wiceprezydent, i chociażby prezes spółki GIM, o czym też kiedyś mówiłem, więc proszę państwa, tak naprawdę sprawa już jest bardzo poważna. Biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, proszę państwa, my mamy do czynienia z autentycznym bankructwem. Tak jak powiedziałem, ogólne zobowiązania miasta i szpitala sięgają 760 milionów. Budżet Grudziądza to zaledwie 450 i on z miesiąca na miesiąc potencjał dochodowy tego miasta słabnie. Więc o czym my rozmawiamy? Komisarz rzeczywiście, my mamy świadomość, że również nasza kadencja wygaśnie. Uważamy, że to nie jest żadna cena. Taką cenę na pewno warto zapłacić za ratowanie miasta. Natomiast komisarz ma rzeczywiście uprawnienia władzy wykonawczej i uchwałodawczej. I tu powiem może coś optymistycznego. Otóż proszę państwa, my również uważamy, dlatego zabiegamy o ten zarząd komisaryczny, ponieważ uważamy, że Grudziądz mimo tej dramatycznie trudnej sytuacji ciągle nie jest miastem pozbawionym szans. Jestem po bardzo długiej i rozmowie z panem wicewojewodą, który tutaj w imieniu pana wojewody ze mną rozmawiał. Przedstawiliśmy taką swoistą mapę drogową wychodzenia Grudziądza, bardzo szczegółową, rozpisaną na konkretne decyzje, na konkretne posunięcia, rozpisaną w czasie, która pozwoliłaby, aby w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do zapanowania czy ustabilizowania sytuacji finansowej miasta i doprowadzenie do tego, żeby miasto zaczęło mieć przed sobą jakąkolwiek perspektywę, bo dzisiaj mówienie o inwestycjach w cokolwiek jest po prostu zawracaniem głowy. Dlatego uważamy, że zarząd komisaryczny w tym wypadku będzie rozwiązaniem zdecydowanie najskuteczniejszym i uważamy, że gdybyśmy nie wierzyli w to, że Grudziądz można uratować, to byśmy tych działań nie prowadzili. My nadal jesteśmy przekonani, że takie wyjście sytuacji jest, natomiast nie mamy żadnych nadziei, że można to zrobić z obecnymi władzami Grudziądza. Że ten prezydent raczej sobie z tym problemami nie poradzi. Raczej to jest, proszę państwa, spychanie na innych, by inni załatwili ten problem, chociażby problem zadłużenia szpitala, w konsekwencji miasta. Ja tylko przypomnę, no przecież pierwsza próba podejmowana przez pana prezydenta to jest przekazanie szpitala marszałkowi, tak? Próbował to zrobić, przekonał radnych, że to się stanie. Oczywiście reakcja marszałka przez państwa jest dobrze znana. Powiedział zdecydowanie nie, dopóki sytuacja szpitala nie ulegnie poprawie, długi nie zostaną zrestrukturyzowane, to nie ma w ogóle mowy o tym, aby marszałek podjął jakiekolwiek kroki. Teraz, proszę państwa, zrobiono następny krok, no niesamowity krok, że próbuje zrzucić się odpowiedzialność, przekazać szpital zupełnie komuś innemu, w wojewodzie, który szpitali przecież w Polsce nie... W tym czasie słyszeliście o dywidendach wyprowadzanych ze spółek, o próbach kredytowania tej całej złej sytuacji poprzez spółki, co jest największym zagrożeniem pewnie w perspektywie i z aktami sprzedaży tych spółek, co by doprowadziło do katastrofy w Grudziądzu. Wyobraźcie sobie państwo, gdyby ktokolwiek prywatny kupił dzisiaj w Grudziądzu wodociągi, jaką cenę wody byśmy mieli. Na Śląsku jedno z miast podjęło taką decyzję, tam bodajże cena wody dzisiaj za kubik wynosi 16 zł i Rada do dzisiaj nie może z tej decyzji się wycofać. Ale to nie tylko spółki, bo także sprzedaż powszechna majątku komunalnego, sprzedaż kamienic, sprzedaż mieszkań. To w zasadzie już dzisiaj nabrało, powiem szczerze, takiego wymiaru, nazwę to hurtowym, że praktycznie wystawiane są nieruchomości na sprzedaż często po cenach niskich, bo wiadomo jaka jest dzisiaj koniunktura na te nieruchomości, dlatego to wiąże się też z całkowitą degradacją miasta Grudziądza. Jest możliwość również szukania sposobu na podzielenie się
częścią kredytu, który określamy jako kredyt inwestycyjny, bo taką część możemy w tych długach szpitala wyodrębnić i również wskazywaliśmy panu wojewodzie drogę, jaką należy obrać, aby to się stało możliwe. Natomiast jeszcze raz twierdzam, my uważamy, że program, konkretny program wyjścia z tej pułapki, w jakiej się znaleźliśmy, musi powstać w mieście. Tego nikt za nas nie zrobi i tego i to będziemy powtarzać. Każdy, kto pisze do pani premier, niech pani nas weźmie nasze 500 milionów długu, albo do pana marszałka, niech pan weźmie nasz zadłużony na pół miliarda szpital, po prostu no to jest kompletna bzdura. My, proszę państwa, składaliśmy oświadczenie, w którym deklarowaliśmy chęć współpracy z panem prezydentem. Natomiast ja rozumiem, ale taka inicjatywa, ja przepraszam bardzo, taka inicjatywa musi wyjść ze strony prezydenta. Proszę pamiętać, że dzisiaj władza samorządowa jest w rękach Platformy, władza centralna jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj dobrze byłoby wreszcie się spotkać na takim szczeblu lokalnym z formacją, która gdzieś ma jakieś wpływy także centralnie na poważne rozmowy. Nigdy taka poważna rozmowa nie została przez prezydenta zaproponowana, abyśmy mogli szukać wspólnego rozwiązania, chociażby to, o czym mówił tutaj radny Andrzej Wiśniewski. Pewne ruchy zostały przez nas zrobione i no wiemy, jak postępować w tych sprawach, natomiast faktycznie te rozmowy muszą się odbyć, ale co? To my mamy je inicjować? Prepompowały, wrzucały do tej dziury kolejne miliony złotych i bez mrugnięcia okiem te decyzje podejmowała większość w Radzie Miejskiej. No, w tej sytuacji ta ręka wyciągnięta do zgody, no, po prostu zawisła w powietrzu. Nigdy nie było odzewu i nie będzie, ponieważ widzimy po tym, co usłyszeliśmy ostatnio na sesji, że oni wolą bawić się w jakieś, no nie wiem, sofistyczne rozważania o niczym, niż pracować nad rzeczywistym programem. Dlatego przedstawiliśmy panu wojewodzie nasz pomysł, nasz program i uważamy, że należy go realizować, ale nie mamy żadnych nadziei, że można to zrobić z obecną władzą. Ten czas tej władzy uważamy się skończył i dlatego apelujemy o zarząd komisaryczny jako jedyne narzędzie, gdzie można skutecznie taki program ratunkowy wprowadzić. A jak pan jeden dzień nawet zarząd wprowadzi? Nie wojewoda, natomiast tego typu działania, no mi się trudno wypowiadać, nie chciałbym tutaj mówić o, bo nie wiem na ile pan wojewoda sobie życzy, żeby to zostało powiedziane, ale tego typu stanowiska, tego typu działania już były z panem wojewodą. Pozwoli pan, że ja się na temat działalności senatora Mioduszewskiego nie będę wypowiadał, bo musiałbym. Natomiast istota zatrzymania tego koła. Przypomnę, co miesiąc dzisiaj już możemy postawić taką tezę, ponad 3 miliony straty. To jest tak, jakbyśmy 3 miliony złotych środków publicznych należących do mieszkańców spalili na rynku głównym w mieście Grudziądzu. Zniszczyli je. To jest tożsame, dlatego że te pieniądze nie są wydane na żaden konkretny cel, nie są spożytkowane. To znaczy decyzja. Uważamy, że my oczywiście możemy tylko, to decyzja nie należy do nas, dlatego my zwracamy się do pana wojewody o to, ale gdyby kierować